Kaplica cmentarna w Lubaniu już nie straszy swoim wyglądem. Tak wyglądała jeszcze niedawno w trakcie remontu, a tak wygląda teraz. Jasne, przestronne wnętrze, proste, subtelne dekoracje. Kaplica ostatnich pożegnań jest generalnie odnowiona od podłogi po sufit. Burmistrz Lubania wraz z prezesem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych, który zarządza cmentarzem komunalnym, oficjalnie otworzyli wyremontowaną kaplicę. W ramach remontu zostały zrobione prace w środku kaplicy typowo tynkarskie, malarskie, wraz z odświeżeniem i sufitu, nową posadzką, krużganek został poddany renowacji, bo tam są oryginalne cegły. Ponadto zostały rozrobione roboty oświetleniowe, nowe nagłośnienie. Ponadto zrobiliśmy cały nowy wystrój wnętrza. Jest także nowa stolarka, dębowe krzesła, konfesjonał, prezbiterium, miejsce dla organisty. Renowacji zostały poddane także stare zabytkowe drzwi. Całość tworzy odpowiedni klimat. Wystrój wnętrza zaprojektowała Beata Szczudrawa. Inwestycja jak najbardziej potrzebna, zgłaszana wielokrotnie i przez mieszkańców, i przez radnych. Ja może powiem tylko krótko, że miarą człowieczeństwa jest to, jaki mamy stosunek do zmarłych. W XXI wieku wymaga się od nas już, abyśmy w sposób godny chowali tych zmarłych w warunkach nieurągających tym, którzy przychodzą pożegnać swoich najbliższych czy znajomych. I wiem, że to, co zostało wykonane przez ZGIUK, czyli remont kaplicy, spełnia współczesne i wymogi estetyczne, ale i wiem, że mieszkańcy z tego remontu na pewno będą zadowoleni. Wartość robót tych około 100, chyba 17 tysięcy to typu remontowych plus około poniżej 400 tysięcy złotych, 38 tysięcy roboty stolarskie. A więc jak widzimy niezbyt wiele, a efekt jakościowy myślę jest bardzo widoczny. Kaplica była wybudowana w połowie XIX wieku, po wojnie była częściowo odbudowana, później latami nie była remontowana, oprócz doraźnego malowania. Teraz została także wstępnie odratowana z zewnątrz. My wykonaliśmy również szereg robót na zewnątrz, takich, których może nie za bardzo widać, ale które mieliśmy w ogóle problem ogromny z wilgocią, z grzybem wewnątrz tej kaplicy. I przyczyna była zewnętrzna i wewnętrzna. Zewnętrzna, wszystko co było, to co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Nowe obróbki dacharskie, tam zrobiliśmy uszczelnienie tego pokrycia dachowego, daszki, jakieś tam rury, rynny spustowe. Pod kaplicą remont zrobiliśmy tych pomieszczeń i adaptowaliśmy to na dom przedpogrzebowy nad tym, ale dalej ta wilgoć wychodziła, no i malowaliśmy i nie było końca. I dopiero przy dokładnej analizie stwierdziliśmy, że przyczyną tego, że dalej wychodzą, jest to, że tam było kilka tynków po prostu, jeszcze farby i to było takie, mur był nieoddychający po prostu. Teraz po generalnym remoncie wilgoć się pozbyto. Podczas prac okazało się dodatkowo, że stare mury kaplicy są bardzo zdrowe. Wewnątrz jest bez przepychu, prosto i skromnie, ale gustownie. Tak, aby godnie pożegnać odchodzących z tego świata.